Z tej strony Agnieszka Pasiek-Adamek. Jestem autorką książki Od inspiracji do aranżacji, czyli Jak pięknie mieszkać. Od 12 lat prowadzę studio projektowe, zajmuję się projektowaniem wnętrz. Prowadzę również platformę kursową dla osób, które chcą urządzić wnętrze. Dzisiaj będę opowiadała o 20 największych błędach przy aranżacji wnętrz. Zanim zacznę, chciałabym Was poprosić o to, abyście podzielili się w komentarzach również informacjami, jakie Wam się przytrafiły błędy przy aranżacji wnętrz, albo o jakich słyszeliście od znajomych, rodziny itd., bo dzięki temu więcej osób będzie mogło się ich ustrzec. I taki jest cel, nie żeby do końca straszyć, ale żeby przygotować się do pewnych rzeczy i żeby po prostu nie popełniać tych błędów, jeżeli oczywiście jest taka możliwość. Każdy z tych tematów, które dzisiaj będę omawiała, każdy z tych punktów można by było rozłożyć na osobny live. Tyle tych materiałów, tyle jak gdyby tych błędów może być, tyle tych przykładów może być, ale ja dzisiaj pokrótce postaram się Wam o wszystkich opowiedzieć. To nie są oczywiście wszystkie błędy, które się mogą zdarzyć na budowie. Tych błędów może być o wiele więcej. One mogą być mniej albo bardziej kosztowne. Ja wybrałam 20, które wydają mi się bardzo istotne i o których bardzo dużo osób zapomina, nie robi. Gdzieś wydaje nam się, że zrobimy to później albo zaniedbuje, albo poprzez zwykłą niewiedzę nie stosują się do takich pewnych zasad podczas aranżacji i podczas remontu wnętrz. Ok, już zaczynamy. Już po kolei będę Wam o wszystkich mówić. Zmniejszę się troszeczkę, żebyście mnie dobrze widzieli. Pierwszym błędem jest to odbiór mieszkania, zarówno od dewelopera, jak kupujecie jakieś mieszkanie bez specjalisty. I teraz o co tutaj chodzi? Jeżeli kupujecie jakieś mieszkanie, albo już kupiliście mieszkanie albo dom, obojętnie czy z rynku pierwotnego, czy z wtórnego, warto wybrać się, najlepiej oczywiście przed zakupem, a jeżeli kupiliście, to po, z osobą, która się na tym zna. I teraz o co chodzi? Może to być nadzorca budowlany, może być to ktoś z ekipy remontowej, zaprzyjaźnionej, może to ktoś być z rodziny, kto się tym zajmuje na co dzień, ma jakąś firmę remontową, budowlaną i tak dalej. Ktoś, kto nam pomoże sprawdzić, czy dane pomieszczenia są dobrze przygotowane, czy my na tym nie stracimy. I teraz są różne oczywiście sytuacje. Pierwsza sytuacja może być taka, że odbieramy wnętrza od dewelopera, czyli kupiliśmy już mieszkanie, następuje odbiór, my przychodzimy tam samodzielnie, no oglądamy ściany, no patrzymy, no wszystko proste, gładkie, wydaje nam się, że wszystko jest ok. Po czym przychodzi ekipa remontowa i mówi nam tak, no szpachlowanie ścian, tutaj krzywe narożniki, tutaj trzeba zrobić coś od nowa, tutaj się okazuje, że jest 5 cm różnicy na wysokości sufitów i nie da się zrobić na przykład jakiegoś tam karton gipsu albo jakieś listwy, albo jak ją przymocujemy, to będzie po skosie. Przyjeżdża stolarz, chce montować meble albo przyjeżdża na pomiar i się okazuje, że nigdzie kątów prostych nie ma i że tutaj nie da się pewnych rzeczy zrobić i nagle się nam namnaża mnóstwo problemów tylko dlatego, że przyszliśmy odebrać to mieszkanie samodzielnie. Jeżeli my się tym nie zajmujemy, na co dzień się nie znamy na tym, najlepiej wziąć sobie nadzorcę budowlanego, który przyjedzie z odpowiednim sprzętem i po kolei wszystko nam sprawdzi. I teraz co możemy zyskać? No możemy zyskać od kilku do kilkunastu albo kilkudziesięciu tysięcy złotych. W jaki sposób? A to w taki sposób, że jeżeli ta osoba wypisze całą listę rzeczy, która jest do poprawienia, będziemy mogli to zgłosić deweloperowi i on będzie miał obowiązek te rzeczy poprawić na swój własny koszt. Czyli jak przyjdzie ekipa remontowa, wszystko będzie już poprawione i my będziemy mogli działać dalej. Więc tutaj zwracałabym uwagę na to, aby nie kupować samodzielnie. Zawsze kupujemy oczywiście pod wpływem emocji. Nie ma opcji, że będziemy racjonalnie cokolwiek kupować.
W przypadku mieszkania jest to kwestia kilkuset tysięcy złotych, więc warto po prostu wydać kilkaset złotych, 300, 500, w zależności oczywiście od miasta, na osobę, która się zna, która przyjedzie i zrobi to dobrze. I lepiej wydać te pieniądze, niż liczyć, że ktoś przyjedzie właśnie nam za darmo coś tam zrobić i pomóc, bo wtedy, jeżeli zapłacimy, to będziemy mieli pewność, że osoba jest kompetentna, jest z jakiejś firmy, która się tym zajmuje na co dzień i która nam po prostu w tym pomoże. Więc to jest pierwsza rzecz. Kolejny błąd to jest błędne rozplanowanie punktów świetlnych i gniazd prądowych. Zmiany elektryki są dosyć kosztowne, podobnie jak zmiany w instalacji wodkanu. Także jeżeli chcielibyście ich uniknąć, to najlepiej jeszcze przed tym, jak one będą ustalane. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim momencie kupujecie daną nieruchomość, ale jeżeli kupujecie na etapie budowy, to możecie mnóstwo rzeczy ustalić wcześniej i poprosić o naniesienie przez projektanta, przez osobę kompetentną, która jest wskazana przez dewelopera, do tego, żeby różne elementy nanieść. Ale żeby to zrobić dobrze, to musicie przemyśleć dokładnie, gdzie chcecie, aby dane meble, tym razem meble, się znajdowały, tak? Sprzęty, meble, jaki będzie układ funkcjonalny. Bo takim częstym błędem jest to, że zgłaszają się do nas osoby, do ATO, które chciałyby, które mają bardzo mało czasu, na przykład za tydzień, za dwa tygodnie, czy za trzy tygodnie, muszą oddać wszystko do dewelopera, czyli muszą podać, gdzie będą właśnie punkty świetne, gdzie będą gniazda prądowe, gdzie będą jakieś instalacje właśnie wodkan, gdzie będą umywalki itd., itd. A oni mają tak mało czasu i trzeba teraz to zrobić. I oni by chcieli od tego zacząć. A to jest błąd, dlatego że to, gdzie będą te punkty, zależy od tego, jaki jest układ funkcjonalny. A żeby określić układ funkcjonalny, to najpierw musimy przemyśleć nasze konkretne, słuchajcie, potrzeby. Czyli czy my chcemy sofę narożnikową, czy my chcemy sofę z funkcją spania, czy po rozłożeniu będzie na nią miejsce, czy chcemy kuchnię z wyspą, czy bez wyspy, czy chcemy mieć oświetlenie LED-owe pod szafkami. Jeżeli tak, to gdzie ukryjemy transformator do tych LED-ów? Czy on będzie na pierwszej półce, czy na ścianie, czy w środku szafy na górnej półce. I te wszystkie elementy my musimy zaplanować, tak? I żeby je zaplanować, najpierw trzeba się zastanowić, jak my chcemy, żeby to było zrobione. Ja o tym mówiłam w jednej z lekcji dotyczącej funkcjonalności, także jak się cofniecie, będziecie mogli też zobaczyć. Możecie wejść albo na Facebooka ATO, albo na stronę ATO.pl, albo większość odcinków, ale nie wszystkie są też na YouTubie, możecie sobie sprawdzić i zobaczyć, jak ten układ funkcjonalny ma być zrobiony. I jeżeli ten układ funkcjonalny mamy, to możemy zacząć planować oświetlenie. I teraz błędne rozplanowanie punktów świetlnych polega na tym, że albo decydujemy się na to, co było już w projekcie dewelopera, czyli jakiś jeden punkt na środku salonu, na środku sypialni, na środku pokoju dziecięcego i tak dalej, jakieś tam gniazda ustalone w kuchni, robimy to, a później zaczynamy zmieniać układ funkcjonalny. Czyli piekarnik chcemy w prawo, tutaj płytę indukcyjną w lewo, a lodówka będzie gdzie indziej i nagle się okazuje, że te wszystkie zmiany, tych zmian tak, jest tak dużo, że musimy zapłacić 6 tysięcy za nowe punkty elektryczne, nowe gniazdka, w sensie w nowych miejscach i za różne przyłącza, które chcemy mieć w danym wnętrzu. I to jest bardzo częsty błąd i on generuje nam od kilku do nawet kilkunastu tysięcy w zależności, co chcemy zmieniać. Jeżeli chcemy na przykład mieć system inteligentnego domu, to też powinniśmy zaplanować to wcześniej. Czyli jeżeli mamy taką możliwość, bo nie zawsze mamy, to możemy pomyśleć, jaki i co byśmy chcieli po prostu w tym wnętrzu mieć. Jeżeli kupujemy od dewelopera mieszkanie, które już stoi, które ma już instalację, to i tak będziemy musieli te koszty ponieść i żeby ponieść ich jak najmniej, to też znowu odsyłam do tego, żeby się zastanowić, gdzie chcemy mieć jakie meble, jak po kolei chcemy wszystko zaplanować w kuchni, w łazience, czy chcemy mieć gniazda w szafce łazienkowej, że wysuwamy tą szafkę i w środku mamy te gniazda, czy chcemy mieć gdzieś po prawej stronie, po lewej, ile tego chcemy mieć. Nie róbmy ani za dużo, ani za mało, tak żeby było optymalnie, żeby po prostu nie przepłacać, nie przepłacać za te elementy. Kolejnym punktem to jest brak harmonogramu
zamówionych produktów do urządzania domu. Teraz o co chodzi? Chodzi o to, że prawie nikt, słuchajcie, tego nie robi. Ja w ogóle zupełnie nie wiem dlaczego. Może dlatego, że bardzo mało osób ma świadomość tego, jak stworzyć harmonogram, że w ogóle można go stworzyć. Bardzo często mamy pojęcie, że jakoś to będzie, te pieniądze jakoś nam muszą wystarczyć i że to przecież wszystko tak dużo nie kosztuje. Nic bardziej błędnego. Nawet jeżeli przychodzą do nas osoby z dużym portfelem, kupujące mieszkania powyżej 1 000 000 zł i tak dalej, to najczęściej szacują, że kwotę, którą wydają, chcą wydać na środek na aranżację, jest jakaś, a jak my zaczynamy wypisywać wszystkie ich potrzeby i punkt po punkcie elementy, które w danym wnętrzu się znajdą, okazuje się, że te kwoty są niewystarczające, czyli mamy niedoszacowanie kosztów. Tak naprawdę nie wiemy, jak je wszystkie wycenić, a wynika to właśnie z braku jak gdyby tego, że nie wiemy, ile tych elementów będzie i że nie mamy jakiejś listy, tak? Nie mamy też harmonogramu zamówionych produktów. I teraz na czym możemy jeszcze tutaj stracić przy tym harmonogramie? Na tym, że jeżeli nie mamy rozplanowane, co po kolei powinniśmy zamówić, to zaczynają się nam robić przestoje. Ekipa może nam zniknąć, mogą być jakieś problemy z komunikacją z ekipą remontową. Mogą nie chcieć pewnych rzeczy robić, mogą się też wycofać, bo na przykład za późno zamówiliśmy płytki. Pewne rzeczy przy aranżacji wnętrz są od siebie zależne. Schody, drzwi, podłogi, kominek. Jeżeli za późno zamówimy pewne rzeczy, będziemy mieli po prostu problem. O harmonogramie również mówiłam w poprzednich lekcjach kursu, do tego możecie zajrzeć, tam jest prawie godzina, więc będziecie mogli sobie obejrzeć. Kolejny punkt to jest brak umowy z wykonawcą i określenie harmonogramu płatności. W ogóle wszelakie braki umowy nie tylko z wykonawcą, czyli z ekipą remontową, ale również z innymi dostawcami, z jakimiś elementami nietypowymi, jest bardzo poważnym błędem. Nawet jeżeli ja słyszę, że umowa nas nie chroni i tak dalej, jak ktoś coś tam zrobi źle, to co my zrobimy? Przecież nie pójdziemy do sądu i tak dalej. Ale jednak jest to jakiś wyznacznik, czyli jeżeli jakaś ekipa nie chce podpisać umowy, to już nam się powinna lampka zapalić. Jeżeli ta umowa jest zbyt krótka, lampka powinna się nam zapalić. Możemy wprowadzić harmonogram właśnie po kolei działań. Nawet jeżeli się na tym nie znamy, możemy poprosić o to, żeby ekipa nam wypisała po kolei, jakie czynności będzie wykonywała, jakie transze pieniędzy mają być wpłacane, po jakim terminie i do kiedy musi się wywiązać z danego etapu i co w przypadku, kiedy na przykład będzie miała miesiąc opóźnienia. Czy przymykamy na to oko, czy mają być jakieś kary umowne. Słuchajcie, no możemy dużo rzeczy naprawdę tutaj zyskać, więc takie unikanie podpisania tej umowy nie jest, słuchajcie, zbyt dobre. Ja wiem, że niektórzy nie chcą płacić VAT-ów i jakichś tam podatków, różnych jakichś tam dziwnych rzeczy, ale naprawdę, słuchajcie, jak możecie, to podpisujcie umowy, dogadajcie się z wykonawcą i określcie szczegółowo, co dokładnie ma się tam znaleźć i co dla Was jest ważne. Kto kupuje, jakie produkty, jakie materiały, fugi, kleje, pędzle, czy Wy tym się zajmujecie, nie wiem, jakąś listę, Wy to musicie kupić, oni mają to kupić, ustalcie to wszystko, dlatego, że bardzo częstym i takim właśnie drogim błędem jest zła umowa, nieczytanie tej umowy, nie egzekwowanie jak gdyby tych umów, wpłacanie wcześniejszych jak gdyby zaliczek, bo jakaś tam sytuacja życiowa, bo ktoś nas poprosił, słuchajcie, nie róbcie tego, po prostu starajcie się trzymać tego wszystkiego, ustalić wszystko twardo i przede wszystkim określić ostateczną kwotę remontu. To też jest taki dosyć duży błąd, że ekipa, ktoś przychodzi z ekipy, ogląda ogólnikowo wnętrze, wycenia i mówi, nie wiem, no 15 tysięcy, a na końcu jest 30, tak? Albo mówi 30, a na końcu jest 60. Ustalcie te rzeczy. Żeby to też zrobić, musicie precyzyjnie wiedzieć, co dokładnie chcecie, czyli musicie mieć zaplanowane znowu, jakie będą płytki, jakie będą panele, jakie będą podkłady pod panelami. Możecie to wszystko omówić z wykonawcą wcześniej, ale pamiętajcie, że wykonawca nie jest projektantem wnętrz. To też jest taki kolejny błąd, że po prostu zamieniamy tego wykonawcę w projektanta i on nam różne rzeczy nam ma dobierać, a później przyjeżdżamy po wakacjach i jesteśmy niezadowoleni z jakichś tam cegieł na ścianie, bo wykonawca pod naszą nieobecność wybrał sobie kolor sam.
Piąty punkt. Niedopasowanie otworów drzwiowych albo konkretnych modeli do konkretnych modeli drzwi do otworów drzwiowych, nieprzygotowanie tych otworów. I teraz co mam na myśli? Tutaj na zdjęciu słabo widać, ale tu są drzwi z chowaną ostrzeżnicą w murze. To jest taki najbardziej popularny przypadek, który może wydłużyć nam cały proces remontowy i może nam spowodować wiele dodatkowych jakichś tam stresów i kosztów, jeżeli my nie będziemy wiedzieli, z czym to się wiąże. I teraz, jeżeli chowamy taką ościeżnicę w murze, w ogóle jak kupujemy jakiekolwiek drzwi, wybieramy te drzwi, to powinniśmy już na samym początku je kupić. O tym mówię w kursie, w odcinku dotyczącym harmonogramu. I jeżeli my na początku to zrobimy, wybierzemy te drzwi, będziemy znali konkretny model i producenta, to będziemy wiedzieli, jaki otwór ma przygotować ekipa remontowa. Jak taka ekipa przychodzi na budowę i na samym początku pojawia się również osoba do pomiaru, czyli osoba, taki montażysta, który będzie te drzwi za 8-12 tygodni nam montował po zamówieniu i wypłaceniu zaliczki, to on nam wszystko dokładnie powie, a dokładnie powie też ekipie remontowej, jak to ma być zrobione. To można oczywiście spisać, przekazać do podpisania też ekipie, żeby oni wiedzieli. Jeżeli oni mają te wszystkie wytyczne dotyczące tego otworu, to mogą bardzo dokładnie go przygotować. I wtedy, kiedy już remont się kończy albo już jest skończony i przyjeżdża ekipa do montażu drzwi, a może to się wydłużyć nawet do 16 tygodni, 20 tygodni, w tym roku były bardzo długie, słuchajcie, terminy oczekiwania na drzwi, to wtedy nie będzie żadnych problemów. Nie okaże się, że na przykład otwory są źle przygotowane i nie można zamontować drzwi i następny termin na montaż to jest za 2 tygodnie. I kolejne tygodnie lecą, a my nadal nie mamy drzwi. Tylko będą dobrze, słuchajcie, przygotowane, bo ekipa remontowa będzie wiedziała, jaki ten otwór musi być. W przypadku drzwi z chowaną ościeżnicą, o czym też mówiłam w jednej z lekcji dotyczącej drzwi, Najpierw muszą być osadzone ościeżnice, a później można malować, położyć jakiś tynk, położyć płytki od strony łazienki. Czyli jeżeli zdecydujecie się na taki model, to tak naprawdę dopiero na koniec remontu, tak naprawdę ta ekipa może nawet zniknąć i pójść już na jakąś inną budowę, przyjeżdżają drzwi z ościeżnicami i te ościeżnice są zamontowane, to wtedy dopiero można dokończyć wiele prac, zarówno po jednej stronie drzwi, jak i po drugiej, na przykład płytki. Weźcie to pod uwagę, bo to może wydłużyć proces projektowy i może spowodować, że będzie to więcej, słuchajcie, kosztowało. Kolejny punkt, szósty. Brak zaplanowania instalacji wodnej i kanalizy przed wylaniem posadzek. Teraz tak. Odpływy liniowe, odpływy ścienne, wszystkie elementy, które się znajdują w posadzce, one muszą być zaplanowane wcześniej. I jeżeli, tak jak mówię, jest dany lokal na etapie budowy i jeszcze pewnych rzeczy nie ma, to jest świetny moment na to, żeby zaplanować sobie te rozwiązania, dogadać się z wykonawcą, z deweloperem, żeby te rozwiązania były zastosowane. W przeciwnym razie, jeżeli już wszystko jest zrobione, będziemy musieli zapłacić znowu kilka tysięcy za skuwanie posadzki i za zrobienie tego od nowa. Także jeżeli chcecie zaoszczędzić kilka tysięcy, dobrze sobie to wszystko zaplanujcie. Wszystko zależy oczywiście od tego, jaką będziecie mieli ekipę i czy ona będzie miała odpowiedni sprzęt do podkucia tej posadzki. Więc tutaj też możecie sporo, słuchajcie, zaoszczędzić. Siódmy punkt to jest zamawianie niewłaściwych rozmiarów mebli i sprzętów. I teraz co ja mam tutaj na myśli? Za duża lodówka, która nam się w nękę nie mieści, bo coś tam źle zmierzyliśmy. Za duża sofa, nie możemy przejść wokoło niej, bo jest tak duża. Albo jest tak duża, że jak chcemy rozłożyć, to już wpada nam na szafkę telewizyjną. Naprawdę sprawdzajcie wymiary. Możecie użyć do tego kredy i wyrysować sobie te wymiary w salonie. Może wtedy Wam to pomoże. Możecie sobie skorzystać z darmowych programów do aranżacji wnętrz i tam pewne rzeczy narysować
Możecie na kartce papieru nawet zrobić sobie taką, wykorzystać kartkę w kratkę, zrobić sobie, że te dwa oczka to jest 1 cm i też narysować sobie rzut danego pomieszczenia i sprawdzić, czy dane elementy będą, słuchajcie, pasować. Jeżeli mamy już wszystko wykonane, na przykład mamy jakąś kuchnię na zamówienie i zamówimy złą lodówkę za dużą, no to ona po prostu nam się w tą wnękę nie zmieści. Tak samo zmywarka, pralka, możemy się pomylić, na przykład założyć, że chcemy 45 mieć w projekcie, wrysujemy sobie taką szafkę, no i zamówiliśmy sobie już całą kuchnię i nagle oglądamy jakieś zmywarki i nie pamiętamy, że to zamówiliśmy 4 miesiące temu i zamawiamy zmywarkę i stwierdzamy, a to może weźmiemy jednak 60. I okazuje się, że mamy wnękę na 45 cm, a tutaj przyjeżdża 60. Także tutaj też na to, słuchajcie, zwracajcie uwagę. Ósmy punkt to jest zamawianie mebli na zamówienie, czyli na przykład schody, drzwi, też elementy takie jak kominek na samym końcu. Te elementy są ze sobą powiązane, posadzki, ściany i tak dalej. Schody też muszą na czymś spoczywać. Niektórych konstrukcji schodów nie da się zrobić już później. Powinniście te wszystkie elementy zamawiać na samym początku. Jeśli chodzi o meble na zamówienie, to bardzo dużo osób myśli, że najpierw zrobię sobie remont, a potem będę zamawiać meble. Na meble, szczególnie lakierowane, jakieś nietypowe rozwiązania, czeka się po kilkanaście tygodni. Oczywiście wszystko zależy od ekipy stolarskiej, od firmy, ale raczej jest to dosyć długi czas, więc jeżeli na samym początku podpiszecie umowę albo nawet kilka miesięcy, albo kilka tygodni wcześniej, będziecie mieli gwarancję cen, gwarancję realizacji, ktoś przyjedzie wcześniej na pomiar, jeden, drugi, po zrobieniu na przykład łazienki, jeżeli tam będziecie chcieli mieć szafkę od ściany do ściany, to też ktoś będzie musiał przyjechać na przykład po montażu płytek, więc ileś tych pomiarów jest i przy schodach, i przy meblach, warto to zrobić, słuchajcie, wcześniej, na samym początku. Jeżeli budżet Wam nie pozwala na zamówienie wszystkich produktów, to okej, ale już będzie firma, która to pomierzy i najpierw zrobi część, pomiary już będzie miała i na przykład za 4 miesiące czy za pół roku zamówicie sobie kolejną szafę wnękową, będzie ona już wyceniona, będziecie wiedzieli, ile kosztuje, to ta firma będzie miała wymiary i nie będzie musiała po raz kolejny przyjeżdżać i wliczać kosztów właśnie jakiegoś pomiaru. Także jest to dosyć ważne i dosyć, słuchajcie, cenne. Kolejny punkt to jest brak ubezpieczenia domu przed remontem. Albo złe ubezpieczenie, albo niedoubezpieczenie, nadubezpieczenie. Ja nie jestem specjalistką ubezpieczeń, ale powiem Wam, że prawie nikt nie wie o tym, że możecie ubezpieczyć swój lokal na całą kwotę remontowaną. Czyli jeżeli chcecie w mieszkanie czy tam w dom włożyć 500 tysięcy i będą to takie i takie produkty, możecie to wszystko ubezpieczyć, co tam w środku będzie. Dlatego, że nigdy nie wiecie, co się stanie, czy jakaś rura nie pęknie, jakieś elementy. Coś się po prostu nie wydarzy. I jeżeli macie ubezpieczenie pustego lokalu, a na samym końcu remontu odpukać, coś się wydarzy, cokolwiek, to wszystko, to nie dostaniecie po prostu za to pieniędzy. Także sprawdźcie to, czytajcie koniecznie umowy. To też jest kolejny błąd. Nikt prawie nie czyta umów. Się okazuje, że mamy umowę, w której niby mamy jakiś taki paragraf od zalania. A się okazuje, że to jest od zalania, jak nas sąsiad zaleje. Ale jeżeli my na przykład wężyk jakiś nam pęknie w rurce od pralki, zmywarki, to tego nie jesteśmy ubezpieczeni. A co może najczęściej nas zalać? No właśnie pęknięty taki wężyk albo jakiś zawór. Więc się okazuje, że jesteśmy źle poubezpieczeni, szukamy tylko najtańszego ubezpieczenia, porównujemy tylko i wyłącznie po cenie, co jest wielkim błędem, a nie sprawdzamy paragrafów, nie sprawdzamy, ile dostaniemy procent, jak w ogóle odbywają się te reklamacje, nic nie czytamy, a kupujemy coś za kilkaset tysięcy złotych. Także no i to ubezpieczenie też ma być na kilkaset tysięcy złotych. Sprawdzajcie to, można się, słuchajcie, na to ubezpieczyć i no i nie mieć po prostu jakichś większych problemów, a w przypadku problemów będziecie o tyle spokojniejsi, że no okej, trzeba będzie zrobić wszystko od nowa, ale możecie zawalczyć o te pieniądze i je prawie w całości odzyskać i odtworzyć to, co zostało zniszczone. 10. punkt to jest zamawianie produktów w niesprawdzonych sklepach internetowych oraz brak potwierdzenia, czy dany produkt jest dostępny.
Jeżeli jesteśmy osobami spokojnymi, to nic nam się nie stanie, jak zamówimy jakiś produkt i okaże się, że go nie ma. Co jest bardzo częste i popularne w sklepach internetowych, dlatego że oni nawet nie są w stanie monitorować przy setkach tysięcy czy tam milionach produktów, które mają na sklepach internetowych, co dany producent w danym momencie produkuje, a co zaprzestaje. Wydaje się, że coś jest na magazynie, później się okazuje, że nie ma na magazynie, jakieś takie luki, kruczki, błędy techniczne wyskakują. No i zamówiliśmy jakąś lampę, na nią się czeka 8 tygodni, po 8 tygodniach jej nie ma. No i zaczynamy drążyć temat i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że w ogóle jej nie ma, że jej nie było, że coś tam może źle sprawdziliśmy. Zadzwońcie do firmy internetowej, przynajmniej zobaczycie, czy istnieje. Dwa, zapytajcie się, jakie są warunki, czy to na pewno jest, czy mogą sprawdzić, czy jest na magazynie. Wyślijcie maila, żeby było potwierdzenie, czy jest na magazynie. Nie wpłacajcie pieniędzy jak gdyby w przód, żeby, musicie mieć jakąś proformę, jakąś ofertę, jakieś zamówienie, coś, jakiś dowód na to, że to kupowaliście. Także sprawdzajcie też dostępność, sprawdzajcie, czy ktoś Wam tą lampę, czy jakiś dany ciężki mebel wniesie. Jeżeli to trzeba skręcać, montować, to warto też zamówić usługę takiego montażu. Także te wszystkie elementy dodatkowe mogą kosztować. I to też należy, słuchajcie, sprawdzić i to też możecie zamówić. I to trzeba zrobić, słuchajcie, wcześniej. No bo nie ma nic gorszego niż odkręcanie jakiejś sytuacji. Nawet jeżeli firma istnieje, sklep internetowy istnieje, jest wiarygodny i tak dalej, no to też będziecie ileś dni zgodnie z ich regulaminem musieli czekać, aż te pieniądze do Was wrócą. Jeżeli macie jakieś niedobory finansowe, no to możecie się denerwować, że kupiliście produkt, którego nie ma, no i teraz pieniądze są zamrożone i nie możecie kupić kolejnego produktu, bo tych pieniędzy nie macie. Takie rzeczy mogą się zdarzyć, trzeba przewidzieć, że mogą zaistnieć i postarać się to zminimalizować, sprawdzając wszystko telefonicznie i mailowo. Kolejny błąd to jest podczas zakupów kierowanie się głównie ceną produktu. To się tyczy chyba wszystkiego, co kupujemy. I usług projektowych, i produktów, i zegarka, i samochodu, i mieszkania, i tak dalej. Chociaż przy mieszkaniu, no jeżeli nie mamy jakiejś większej kwoty, no jak nas nie stać, no to po prostu nie możemy kupić ponad stan. Ale o podobnej kwocie będziemy mieli różne opcje, różne standardy wnętrza. I teraz też przy wyborze tego zastanawiamy się, czy za tą kwotę, za taką samą kwotę chcemy kupić gołe ściany, stan deweloperski, a mieć na przykład to mieszkanie o 10 metrów większe, czy takie, które już jest urządzone i do którego wchodzimy. Więc zawsze, słuchajcie, jest jakiś wybór. I teraz kierowanie się ceną tylko i wyłącznie może być mylne, bo nie obejrzymy tego produktu dokładnie, nie sprawdzimy. No, jeżeli on jest taki bardzo tani, a jest to jakaś wielka sofa i ona tam kosztuje, nie wiem, 500 zł czy 1500 zł, a na zdjęciu wygląda jak milion dolarów, no to już możemy się zastanawiać, że coś jest nie tak, więc ta cena w stosunku do jakości będzie na pewno. I teraz my musimy iść oczywiście pewnie na jakieś kompromisy, ale zadajcie sobie pytanie, w jakich obszarach Waszego domu, Waszego wnętrza chcecie iść na kompromisy, a w jakich nie, bo to jest, słuchajcie, no dosyć kluczowe. Czy podłoga, jak położycie, ona będzie raczej na lata, więc może ona powinna być ciutkę droższa, lepsza, a jakiś mebel będziecie mogli szybko wymienić, więc tutaj się będziecie mogli nad tym zastanowić. Punkt 12 to jest zrzucanie decyzji zakupowych na ekipę remontową. Czyli tak, no panie, jakie płytki, a jakie tu wybrać, jakie coś, a jak tutaj to połączyć, a tutaj fuga, no my nie wiemy i tak dalej. No słuchajcie, ekipa remontowa to nie są specjaliści do aranżacji wnętrz. Oni mają płacone za to, żeby to zrobić, położyć dobrze, tak jak umieją najlepiej. I teraz, jeżeli coś tam Wam pomogą, wesprą Was i tak dalej, coś wybiorą i położą to, i Wy przychodzicie i mówicie, ojejku, no to, nie, to tak my sobie nie wyobrażaliśmy. No nie macie jak gdyby tego projektu, to jest jasne. Ktoś Wam pomagał wybierać i próbujecie jak gdyby zwalić tą odpowiedzialność na tego biednego, na tą biedną ekipę remontową, na tego płytkarza na przykład. Słuchajcie, dajcie sobie trochę więcej czasu. Obejrzcie sobie płytki, nie wkładajcie 10 rodzajów płytek na siłę. Zastanówcie się, jak zrobić, żeby ta łazienka mi się podobała jutro, pojutrze,
za 3 lata, za 5 lat, na ile ona w ogóle ma być? Na ile lat? Ile lat ja planuję tu mieszkać? Albo czy ja chcę później to sprzedać? Jeżeli będę sprzedawał, to czy komuś się będą podobały złote mozaiki na ścianie, na podłodze i na suficie, tak? Może zrobię to po prostu tak, żebym czuł się tutaj w tej łazience wygodnie, dobrze, żeby było jasno, żeby było poczucie tego, że jest czysto, świeżo i tak dalej. I na tym się lepiej może skupić. Wybrać 2-3 rodzaje tych płytek, przemyśleć to. Może z jednej rodziny, z jednej kolekcji płytek, żebyśmy nie musieli się męczyć z wymiarami, z fugami i tak dalej. I raczej podpytać się wykonawcy o techniczne różnego rodzaju rozwiązania, albo czy Wasza wizja jest do zrobienia w ogóle, do zrealizowania, czy jest możliwa, niż to, że on będzie teraz za Was wszystko robił, a Wy później przyjdziecie i stwierdzicie, że ojejku, to jest masakra, co Pan mi tutaj powybierał. Sami decydujecie, on jest od tego, żeby robić, zrobić to dobrze, a Wy musicie, słuchajcie, podjąć te decyzje zakupowe. Tak samo w sprzętach do kuchni. Też słyszę nieraz takie opinie, a bo tutaj mi dobrali takie, ja wcale takiego czegoś nie chciałem. No chwilka, no jeżeli oddajecie cały wybór zakupowy jakichś sprzętów jakiejś firmie, no to później, no to jest jak gdyby, no musicie wziąć odpowiedzialność za to. Jeżeli chcecie świadomie wszystko powybierać, no to musicie poświęcić na to czas albo zlecić komuś, kto Wam po prostu te sprzęty wszystkie podobiera według Waszych potrzeb i według Waszego portfela. 13 punkt to jest brak projektu położenia płytek, paneli i dekoracji ściennych. I tu się rodzi mały dylemat, no tak, bo jeżeli ja nie biorę tego projektanta, jeżeli powiedzmy mnie teoretycznie na niego nie stać, albo nie chcę i teraz chcę coś urządzić i teraz sobie wymyślam, ach, na tej ścianie to zrobię to, na tej to, na tej to, nagle przyjeżdżam, po 2 dniach patrzę na to wszystko i sobie myślę, o nie, co ja najlepszego narobiłem. No i teraz no, skuwanie, koszt, uszkodzone płytki, trzeba kupić nowe, koszt, położenie od nowa, koszt i tak dalej. Zróbcie to nawet w darmowym programie, ale ustalcie i jeżeli nie macie do końca wyobraźni, to ten program darmowy Wam pomoże. Jeżeli Was stać, idźcie do jakiegoś projektanta, który Wam pomoże, albo na konsultację, czyli omówcie po prostu, co Wam się podoba i jak ta osoba by to zrobiła na jakich ścianach, albo zamówcie projekt. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jest określone dokładnie, gdzie te płytki mają być, gdzie ma być jakaś listwa, jakiś dekor, jakieś przełamanie, gdzie się mają łączyć, jak się mają łączyć te płytki, to wtedy wykonawca szybciej i precyzyjniej to zrobi. A jeżeli mamy jakąś mgliste pojęcie, to też nawet metrów kwadratowych dobrze, słuchajcie, nie policzycie, jeżeli nie będziecie wiedzieli, gdzie dokładnie co jest. A to wiąże się najczęściej z dużymi kosztami, z dopłacaniem za kolejne partie płytek, za robocizny i tak dalej. Unikajcie tego, bo jest to dosyć duży koszt. Kolejny punkt, 14, to jest zamawianie mebli bez sprawdzenia kolorów, w jakich będą wykonane. I teraz tak, chodzi tutaj zarówno o kolorystykę, czyli na przykład meble, które są malowane bądź lakierowane w jakichś paletach Reala, NCS-a, jak i furniry, kolory kamieni, laminaty, drewno. Obejrzcie próbki na żywo, a jeżeli możecie, to większe kawałki. Bo na przykład, jeżeli będziecie oglądali mały kawałek danego laminatu albo kamienia, i na tym fragmencie nie ma jakichś na przykład innych odcieni, jakichś żyłek, linii, wzoru, to będzie Wam się wydawało, że ten blat jest jasny albo ciemny, taki gładki stosunkowo. A się okaże, że duża płyta kamienna, która została wycięta w danym kamieniołomie, ona ma jakieś takie żyłki w kolorze czerwonym, zielonym, niebieskim, o których w ogóle nie wiedzieliście, bo na małym próbniku nie było widać. Sprawdźcie to, dlatego że jak już to zamówicie, to produkty, które są zamówione, na zamówienie robione, nie możecie oddać. I to może być bardzo duży koszt. Taki blat może kosztować 16-18 tysięcy i będziecie mieli po prostu problem, bo będziecie musieli wydać drugie tyle na nowy blat. No i po prostu lepiej tego unikać. Punkt 15. Zmiana decyzji. Słuchajcie. Mamy niby wszystko ustalone, przychodzi ekipa, ustalamy jakie płytki gdzie, jakie panele, deski, parkiet, co będzie na ścianach, ustalamy wszystkie kolory i tak dalej. Remont rusza, mija tydzień, drugi, trzeci, czwarty, ileś rzeczy jest zrobionych i nagle zaczynamy zmieniać koncepcję. Czyli jedziemy do kolejnego sklepu i widzimy kolejne najpiękniejsze płytki na świecie.
Albo ten kolor stwierdzamy, że to już na pewno nie będzie ten kolor i przemalowujemy na inny kolor. Albo wybraliśmy kolor z małego próbnika, nie zrobiliśmy próbek na ścianie, no i się okazuje, że ten kolor miał być niebiesko-szary, a jest niebiesko-morski i już nie wchodzi w grę. No i trzeba znowu wymieszać wszystkie puszki, więc tam te puszki do wyrzucenia. No i jesteśmy znowu kilkaset albo kilka tysięcy w plecy. Tutaj też możecie to, słuchajcie, wszystko posprawdzać. Punkt 16. Oszczędzanie na montażystach drzwi i wykładzin. I w ogóle na montażystach, słuchajcie. Ja sobie tylko to przełączę. Na przykład zamawiamy tapetę. No i stwierdzamy, że no tą tapetę to my sobie sami zamówimy, sami sobie pomierzymy i jakoś to, przecież mierzyć umiemy, jakoś to będzie. No i mierzymy tą tapetę, ścianę mierzymy, wydaje nam się, że wszystko tutaj jest ok. Wysyłamy, tapeta przychodzi i brakuje nam 5 cm. I w ogóle nie wiemy, o co chodzi. No i się okazuje, że się pomyliliśmy. Za drugim razem, że nie wzięliśmy jakiegoś zapasu. Za trzecim razem okazało się, że ściana jednak jest krzywa i tutaj powinien być większy zadatek. I tak dalej, i tak dalej. Przy montażu drzwi, przy różnych elementach na zamówienie warto, jak przyjdzie osoba, która dokona tego montażu. Kolejnym przykładem mogą być systemy na oknach, czyli rolety, zasłony, żaluzje, szczególnie te droższe elementy. Lepiej, żeby przyjechała firma i to samodzielnie pomierzyła, niż żebyście Wy mieli jakoś oszczędzać, że ktoś tam nie przyjedzie, nie zapłacicie i później będzie z tego duży problem, bo się okaże, że dany element na okno jest za krótki, za długi, za wąski albo za szeroki, więc tutaj możecie tego unikać. I bardzo często firmy mają to też w cenie, więc no naprawdę warto, słuchajcie, z tego skorzystać. Punkt 17. Szukanie ekipy remontowej na ostatnią chwilę i znowu decydowanie pod wpływem emocji. Kupuję mieszkanie, będzie oddane w 2020 roku. No i nagle jesteśmy, jest 2020 rok, oddanie jest w lutym, 4 lutego, patrzymy w kalendarz, 22 stycznia, no i stwierdzamy, o kurczę, no to trzeba się za to zabrać. I wtedy takie osoby też dzwonią do nas, czyli do studia projektowego. No i co my mamy teraz zrobić? No ekipa nie może wystartować bez projektu. Projekt trzeba zrobić, na to potrzeba czasu, 2-3 miesiące, w zależności od tego, jak duży jest lokal. I to nie chodzi o to, że my tak wolno pracujemy i w ogóle co my tak robimy te 3 miesiące, jak my mamy takie super, świetne programy. Tylko chodzi o to, że znowu Wy musicie podjąć setki decyzji dotyczących wnętrz, od których zależy, ile tych pieniędzy wydacie. Czyli trzeba przeanalizować Wasze potrzeby, trzeba stworzyć kosztorys na samym początku, policzyć te koszty. Później znaleźć produkty, które będą się mieścić w budżecie, które będą zgodne z Waszymi potrzebami określonymi przez Was na spotkaniu. Trzeba sprawdzić, czy wymiary będą pasowały, czy kolory będą pasowały. Tego jest naprawdę dużo. I jak oddajemy pierwszy etap, to nie możemy od razu robić dokumentacji technicznej, tylko Wy się wtedy jeszcze zastanawiacie, każdy chce mieć jakąś możliwość wpływu na zmiany. Nawet podejmowanie tych decyzji, przemyślenie tego, to niektórzy potrzebują 2 tygodni na analizę, czy to im się podoba, czy nie. I nagle się z tego właśnie robią 3 miesiące. I teraz jest styczeń, oddanie jest w lutym, no to co, ekipa wchodzi w maju i mamy po prostu przestój. Musimy płacić jakieś kredyty, musimy płacić czynsze i to mieszkanie jest niezrobione. A jest 2019 rok, no i tak naprawdę mamy rok na to, żeby to zrobić. Możemy to zrobić, słuchajcie, wszystko wcześniej. I tutaj przy wyborze tej ekipy dajcie sobie czas, sprawdźcie sobie tę ekipę, zastanówcie się, czy chcecie mieć tańszą i każdy branżysta, każdy specjalista będzie to robił oddzielnie, czy chcecie mieć firmę droższą, która wszystko zrobi jak gdyby za Was, gdzie będzie jakiś nadzorca budowlany, który będzie ich pilnował. Jaki model chcecie sobie wybrać, zaplanujcie to wszystko wcześniej. Ok. Punkt 18. Ja tylko sobie tutaj zerknę do Was. Punkt 18.
Dajcie mi znać, czy Wam się wszystko tutaj podoba, jakieś serca i tak dalej. Czy to, o czym mówię, wiedzieliście, nie wiedzieliście, macie coś do dorzucenia, to bardzo, bardzo Was do tego gorąco zapraszam. Tutaj będę sobie patrzyła jeszcze na Was z boku. Punkt 18. Brak sprawdzenia, jak wybrany kolor będzie wyglądał na naszej ścianie. O tym już pokrótce mówiłam, ale o co chodzi? Chodzi o to, że jak już kupimy kilkanaście, kilkadziesiąt litrów farby i ta farba będzie super fajna, super droga i tak dalej, to zanim wydamy te pieniądze, lepiej troszeczkę przepłacić, bo się niestety przepłaca, i kupić sobie wymieszaną ten dany kolor z mieszalnika w bardzo małej ilości, najmniejszej, jaka jest dostępna, i pomalować dwie, słuchajcie, ściany obok siebie, żeby zobaczyć pod różnymi kątami rano, nie wiem, wieczorem, po południu, jak ten kolor wygląda. Bo jak wybieracie kolor na takim małym, słuchajcie, kwadracie, próbniku i nie znacie się na tych kolorach i tak dalej, nie umiecie czytać, z jakich odcieni on jest wymieszany i tak dalej, no to może się okazać, że kolor, który na próbniku wygląda na szary, na ścianie będzie szaro-brązowy, a Wy chcieliście mieć gołębi, tak? Może się okazać, że chcieliście mieć niebieski, taki bardzo chłodny, zimny, a tutaj wpada mocno w zielony i wygląda jak morski, a na tej próbce wyglądał inaczej. Zróbcie sobie po prostu testy, bo nawet jeżeli wydacie, przepłacicie za tę małą ilość, bo za takie małe ilości zawsze się przepłaca, to będziecie mieli pewność, czy ten kolor Wam odpowiada w takiej ilości, w takiej intensywności i też nie będziecie musieli płacić za kolejne malowania, no bo jeżeli kupicie farbę, poprosicie o pomalowanie, no to ileś tam to malowanie kosztuje i później jak się okaże, że trzeba wszystko przemalować, no to znowu będziecie musieli dopłacać. I to są nieraz setki, nieraz tysiące dodatkowych złotych. Także polecam Wam. Ania pisze, same trafne uwagi jak zwykle. Dzięki, Aniu. Punkt, słuchajcie, numer 19. Planowanie elementów podtynkowych po wylaniu posadzki. Tutaj już ten punkt mieliśmy trochę wcześniej, jeśli chodzi o odpływy liniowe, ale chciałabym jeszcze Wam powiedzieć o bateriach podtynkowych. Tutaj widać baterie, które wychodzą nad umywalkami. Warto to wszystko zrobić wcześniej ze względu też na ogrzewanie podłogowe i w ogóle ogrzewanie podłogowe też trzeba wcześniej zaplanować. Jeżeli macie już odebrany lokal i chcecie zrobić ogrzewanie podłogowe, to trzeba będzie skuć posadzkę, zapłacić za to skucie, zrobić ogrzewanie i później znowu ją wylać. Obojętnie, czy to będą rurki, czy mata grzejna, chociaż przy macie teoretycznie nie musicie niczego skubać, to jednak jest to dosyć duży koszt, remont się wydłuża, jest jakieś pylenie, no naprawdę trochę trzeba gruz wywieźć, jakiś kontener musi być, jest sporo przy tym pracy, więc warto to przemyśleć wcześniej, posprawdzać sobie też ceny tych produktów, bo te produkty podtynkowe kosztują więcej, tak żeby po prostu nie mieć później problemów. I ostatni punkt mojej listy, to jest brak określonego budżetu, czyli policzenie kosztów. O tym miałam całego live'a, więc będziecie mogli sobie zobaczyć. Jak wejdziecie na stronę atoato.pl do sekcji blog, to tam jest artykuł dotyczący budżetu i można sobie za darmo pobrać taki wzorcowy kosztorys i go wykorzystać, uzupełniać go. Słuchajcie, jeżeli nie wypiszecie tego, tych wszystkich produktów, które mają się znaleźć, sofa, krzesło, sześć krzeseł, fotel, stół rozkładany itd., itd., płytki na podłogę, płytki na ścianę, dekor, listwa, mozaika, no to po pierwsze będzie Wam ciężko to zrealizować. Ileś elementów nie zrealizujecie w budżecie, w którymś momencie mogą Wam te pieniądze się skończyć. Przepłacicie za produkty, które mogliście jak gdyby zoptymalizować, kupić tańsze. Stwierdzicie, że nie kupujecie jednak deski, albo wybieracie na przykład deskę litą, która najczęściej kosztuje w granicach 300 zł, ale jak policzymy montaż, kleje i tak dalej, to może nam wyjść na przykład 400-500 zł za metr kwadrat i okaże się, że większość budżetu właśnie zabierze Wam podłoga. Więc warto to, słuchajcie, wcześniej policzyć, bo tutaj możecie te koszty zoptymalizować i jest to kwestia nawet kilkunastu i kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jak my pracujemy na budżecie w Atoato, to naprawdę redukcja kosztów jest gigantyczna, czyli po prostu jakbyśmy powkładali wszystkie produkty,
o których mówi klient, które się wydawało, że będą dobre, to się okazuje, że budżet musiałby być trzy razy taki, czyli na przykład zamiast wydać 200 tysięcy, to byśmy musieli wydać około 600 tysięcy. Więc warto pewne rzeczy zoptymalizować, wziąć stosunek jakości do ceny, zastanowić się nad plusami i minusami danego rozwiązania bądź materiału i zrobić to świadomie, bo wtedy przeprowadzamy się do mieszkania, które jest gotowe, a nie które będziemy robili na przykład przez najbliższe 10 lat, bo tak się nam ten budżet, słuchajcie, skurczył. Albo robimy część mieszkania w super jakości produktach, a później część jest jakaś najgorsza marketowa. I się robi taki dysonans pomiędzy tymi pomieszczeniami, brak spójności i tak dalej. I to powoduje, że gorzej nam się mieszka, te wnętrza przecież wpływają na nasz nastrój, na to, jak w ogóle działamy, jak funkcjonujemy. Jeżeli nie mamy odpowiednio zoptymalizowanych pomieszczeń, nie mamy dobrze zaprojektowanych funkcjonalnie, to na przykład w miejscach, gdzie pracujemy, biegają dzieci, albo dzieci nie mają swojej jakiejś tam strefy intymnej, albo my nie mamy takiej strefy, nie mamy gdzieś miejsca, gdzie możemy się zrelaksować, odpocząć, to wszystko nam się miesza i zaczynają się problemy jakieś w relacjach, tak? No i ten dom działa jak taka bomba z opóźnionym zapłonem, albo jakieś nasze więzienie, a to ma być nasz azyl, do którego wracamy po ciężkim dniu, albo miejsce, w którym komfortowo nam się żyje i pracujemy, bo bardzo dużo osób pracuje również z domu. Ja oczywiście Wam bardzo dziękuję za dzisiejszego live'a, za 25 odcinek kursu Na Wnętrze. Mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszły wtorek o godzinie 20. Zapraszam Was również na stronę atoato.pl do sekcji blog, gdzie jest bardzo dużo fajnych i ciekawych informacji. No i mam nadzieję, że się zobaczymy.